W tym filmie chcemy się dowiedzieć, jaka liczba jest równa 8 plus 7. I do tego mała pomoc: narysujmy coś, co można by nazwać ramki dziesiątkowe. Przekonacie się za chwilę, że mogą się przydać, kiedy dodajemy liczby. Każda taka ramka ma 10 miejsc może pomieścić 10 elementów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 albo tu 5 i tu 5, czyli razem 10. I każdą z dodawanych liczb możemy przedstawić za pomocą jednej takiej ramki. Po lewej byłoby 8, czyli 8 miejsc z 10 zaznaczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i do tego dodajemy 7, czyli zaznaczymy w drugiej ramce 7 kwadratów albo 7 kółek w kwadratach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. No i teraz, korzystając z takiej obrazkowej podpowiedzi, jaka liczba jest równoważna? 8 plus 7. Zatrzymajcie na chwilę teraz to wideo i spróbujcie przemyśleć sytuację samodzielnie. Okej, okay. zajmijmy się tym dodawaniem wspólnie. Możemy ramki dziesiątkowe wykorzystać w ten sposób, że z tej ramki. Przesuniemy pewną liczbę kółek do tej lewej ramki, tak żeby lewa ramka cała się zapełniła, żeby było w niej 10 elementów. Widać w lewej ramce, że do całkowitego wypełnienia pozostały dwa miejsca. Co by było, gdybyśmy z tej ramki przenieśli dwa z tych kółek do lewej ramki? Co by się stało? Przenieśmy to kółko, jeden i to kółko, i dwa. Przenieśliśmy dwa kółka. Pamiętajcie, że te kółka nigdzie nie zniknęły. Zmieniły tylko miejsce. Znajdują się w innym miejscu, ale to ciągle są te same kółka. I zauważcie, że ciągle mamy tyle samo kółek. Ciągle mamy 7 kółek żółtych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trochę je tylko poprzesuwaliśmy. Dwa z nich dopełniły lewą ramkę do pełnej dziesiątki. I takie przemieszczenie pomaga w obliczeniu tej sumy. Bo wypełniliśmy w całości lewą ramkę i wiemy, że mamy w niej 10 elementów. I ile zostało w prawej ramce? Widać, że prawa ramka dziesiątkowa wypełniona jest do połowy. Albo inaczej, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kwadratów jest zajętych. W takim razie 8 plus 7 to to samo co 10 plus 5. I może wiecie, że 10 i 5 to razem 15. Możemy jeszcze sprawdzić, czy to jest dobry wynik przez policzenie po jednym wszystkich kółek. 10 jest w tej ramce? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bo cała jest zapełniona i dalej 11 12 13 14 15.